Cześć! Widać tutaj lingowy. dziadzia. Niedawno dostałem od Szajni Garaż zestaw świąteczny, który, tak jak wspomniałem, pachnie dla mnie takimi goździkami. I tak jest, słuchaj. Teraz tak, jeżeli chodzi o zapach. No, świetny, naprawdę świąteczny. U siebie strzeliłem to na deseczkę. Długo tam nie posiedział. No kurczę, do tygodnia. Krótko ją nasączałem, bo tylko kilka godzin jakby poleżał, bo znaczy kilka. Tak, kilka, trzy lub cztery. Yy, ale jakby poleżał ze dwa dni, solidnie bym na zdecydowanie by to było dłużej. Ale co jest fajne, żona w aucie ma takiego pluszaczka, który wisi i solidnie spryskałem tego pluszaka. Obłęd, jak to długo siedzi? Słuchaj, w aucie cały czas czuć. Ten świąteczny, tak, świąteczny klimat. Dlaczego filmy się pojawiają teraz? Pojawia teraz, bo no będą niedługo święta, kurczę. I, i uzupełniłem tym produktem, bo maniak już tego wymagał. Naprawdę był dobity strasznie. Yy, tutaj ogólnie problemy były z ogrzewaniem, z klapą, yy, która zamyka obieg zewnętrzny i otwiera. Yy, I zaparowane było mnóstwo, i od razu sprawdziłem sobie płyn, który, no, okazać się może królem. A jakiej firmy nie pamiętam, ale no jeszcze z tej firmy nie miałem tak naprawdę nic, co by się nie nadawało do użytku, <laughs> naprawdę. Fenomenalnie ten produkt uzupełnia ten zapach. Kurczę, no wszystko jest, no nie, no fajnie, naprawdę fajnie. Czuć ten zapach taki goździkowy, yy, świąteczny. Co do tego produktu, to się nie wypowiem. Użyłem go tylko raz. bo zrobił to, co miał zrobić. Yy, powiem tylko tak, w miarę Dobra siła czyszcząca. O, tak, i już. I tyle. Czy coś po sobie zostawia, nie wiem. Kurczę musiałem robić, wiesz, odcięcie do taśmy i te inne historie. Także ten produkt dopiero się pojawi, kiedy nie wiem, może przed następnymi świętami. Nie mam pojęcia. Yy, ale nieźle. Uzupełnił na maksa ten zapach. Zapach jest naprawdę fajny, typowo świąteczny. Yy, Zobaczy, ile się będzie to w Mańku utrzymywać. Także prędzej, czy później może na Facebooku, albo może też na YouTubie, wrzucę uzupełnienie, jeżeli chodzi o te produkty, pewnie po świętach. No, jeżeli chodzi o tego pluszaka, słuchaj, tutaj siedzi, tam sobie wisi, uzupełniłem go raz solidnie, naprawdę solidnie, i tak można powiedzieć, że wmiętoliłem ten zapach, a później na zewnątrz odczekałem tutaj w garażu, jak wchodziłem, to cały czas. Intensywny zapach, naprawdę intensywny, mocny. Także proponował mnie przeginać, ale żona lubi. Ale co jest najważniejsze? Moja żona, jeżeli chodzi o zapachy, to jest mistrzynią królową. Tak czy tak jest mistrzynią królową. Jest fantastyczną osobą, ale ma naprawdę nocha. I jeżeli chodzi o zapachy do auta, ogólnie zapachy chemii, zawsze opieram się na jej opinii, bo ona... No, no tutaj selekcję, jeżeli chodzi o nuty zapachowe, mistrzostwo. Mówi, że fajny, do mnie, fajny. A tu już u mojej żony to już naprawdę jest, to u mnie jest kosmos, bo mnie, mnie, ja się jaram ten zapach, a żona mówi fajny. I tak jak żona w aucie ma te wszystkie zapachy, to do tego stopnia, że pozwoliła, żebym wyrzucił wszystko to, co miała. A miała tam trzy rodzaje, tak, nowe auto, coś tam pomieszała, bo tak, to jest ten, no, że jak wchodziłem do auta, to mi kurczę pazury do góry wywijało. Tak lubi. I został tylko ten, bo jest intensywny, bo jest mocny. Także z tym musisz uważać zapach trwia, trafiony idealnie, ale jadąc jako passenger, tak, dzisiaj byliśmy na treningu, jadąc jako pasażer jak mi ciepłem walnęło, <coughs> przepraszam i z tego yy, zwierzaczka, bo akurat nade mną praktycznie wisiał, z tego pluszaczka, zwierzaczka, to powiem Ci, że gdzieś tam poczułem, że mnie jakby delikatnie zasmyrnął w gardełko, więc w gardełko, <coughs> w gardziel, Ech, tutaj przelot jest taki, że po tylu latach, że yy, Taki troszeczkę, jakby był agresywny, więc proponowałbym uważać z ilością tego produktu. Ale tak czy tak, zajebisty. Klimat świąteczny w aucie użony jest perfekcyjny. Uzupełniłem tym i naprawdę osobiście się jaram. Coś pięknego, naprawdę super. No dobra, dzięki za ten świąteczny klimat. Tak nietypowo kurczę u mnie, że film wskoczył szybciej. Z tego względu na zapach, a z tym, tym się nie wypowiem. Dopiero będę ogarniał temat, ale zapach też. Trafiony, no perfekcyjnie. Bardzo miłe są te goździki, ulubię ten zapach w ogóle. Taki, jak ja to mówię, taki korzenny troszeczkę, taki goździkowy. Pięknie, naprawdę pięknie. No dobra, z mojej strony to wszystko. Dzięki za obejrzenie, do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć! Współpracują zajebiście!